Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, nieprawdopodobną partię mam dzisiaj dla Was. Niesamowita gra współczesnych super arcymistrzów. Partia była rozgrywana w Paryżu w szachach szybkich. Tempo gry to 25 minut plus 10 sekund. Na zawodnika. 10 sekund się dodawało oczywiście po każdym wykonanym posunięciu, więc partia no, nie jest aż taka krótka. Tam troszeczkę trzeba też pomyśleć. No i zapraszam serdecznie do analizy. Tutaj białym kolorem gra Maxim Wasiela Graf, super, super fran francuski arcymistrz kontra Jan Niepomniaszci jest to zawodnik, który będzie grał z Magnusem Carlsenem o tytuł Mistrza Świata w listopadzie, prawdopodobnie w listopadzie 2021, więc już niedługo i zapraszam do analizy E4 tym ruchem odpowiedział Francuz zaczął Francuz a E6 odpowiedział obroną francuską tutaj Rosjanin, D4, D5 no i E5 Oczywiście obrona francuska widzimy pojawia się na arenach międzynarodowych, lecz przypominam szachy szybkie. W szachach klasycznych, no nie wiem, czy tutaj ja nie czy by się odważył. Może się kiedyś odważy, zobaczymy. Przejdźmy dalej. C5. Oczywiście atak w centrum, więc C3 podpieramy tutaj pionka. Skoczek C6 na razie jeszcze jest wszystko normalnie. Skoczek na F3. Wyprowadzamy skoczka, mocujemy tutaj centrum, jest wszystko dobrze. I koniec D7. Ruch normalny. Dlatego że w obronie francuskiej z tym gońcem często są problemy, gdyż no, niełatwo go wyprowadzić tak od razu, żeby go wymienić. Znaczy, można go wyprowadzić w sposób tam ciekawy, żeby go wymienić. Na przykład, nie grając skoczkiem, może ja cofnę kilka ruchów, na przykład grając hetmanem, skoczek, goniec D7 i powiedzmy, kogo goniec E2 można zagrać. Goniec B, B5, tak można grać. Ja teorii nie znam, wiem, że rzadko kiedy tak grają, aczkolwiek mi się to podoba, jak ktoś gra obroną francuską. Proszę bardzo, czemu nie. W każdym razie tutaj jest skoczek na C6, skoczek F3, powtarzam, już goniec D7, można wcześniej zagrać też hetman B6, goniec E2, sprawa naturalna i skoczek zagrał na E7. Również prawdopodobnie teoretyczne posunięcie, jak też mówię, nie znam się tutaj teorii, nie znam teorii w obronie francuskiej czarnymi. I teraz... znaczy, normalny ruch, oczywiście ten skoczek zmierza czasami na F5. No i moi drodzy, Maxim wasila graf. Ja mam wrażenie, że jego ostatni okres oczywiście jest troszkę słabszy szachowo, to było widać po jego partiach, porażkach i tak dalej. Ale ten zawodnik wywiera bardzo duży uśmiech na mojej twarzy, dlatego że ten zawodnik. Lubi mieszać na szachownicy. On jest niezłym ekspertem jeśli chodzi o grę w szachów szybkich e, i potrafi nieźle przeciwnika e, zbić z rytmu tutaj. E, I teraz następuje ruch, który już tam w moich analizach się powtarza e, i e, e, od, e, odgadujecie w komentarzach. Jest to posunięcie, uwaga, można oczywiście zatrzymać materiał, spróbować znaleźć to posunięcie. Jest to ruch H4. Ha, no po co ten e, ruch? E, no bo nie ma jeszcze Roszady, a Pionek już idzie atakować króla. To jest łapanie przestrzeni na skrzydle królewskim, tak naprawdę. I jak ruszy H5, nie pozwoli wejść skoczkowi, to będzie całkiem sympatycznie. A czasami ten e, ruch e, H6 też powoduje, że właśnie e, osłabiamy to skrzydło i e, na przykład powodujemy to, że pionek zagra na G6 i czarne pola będą słabe. Staramy się sobie, e, sobie to wyobrazić. Ale też jeszcze fajna funkcja w tym występuje, mianowicie wieża na H3. Ta wieża może świetnie operować po trójce. Broniąc tutaj na przykład obozu e, białych. Analizowałem tutaj taką na YouTubie fajną partię Michała Tala z Botfinikiem, to była jedna z pierwszych analiz. Zapraszam serdecznie, bardzo ładna gra ze strony Michała Tala. Dobrze, ale przejdźmy do rzeczy. Tutaj w partii F6 nastąpiło. O no właśnie, ruch F6, moi drodzy, ten ruch stara się tutaj gryźć centrum. I jak zagrywa biały? Mi się podoba właśnie u Francuza to, że on szuka akcji, szuka inicjatywy. Fratus zagrał happy No, nieco dziwi, ale z drugiej strony konsekwentnie gra i to się liczy. Oczywiście w tym momencie można byłoby zbić tutaj na F6, na przykład. To nie byłby zły ruch absolutnie. Po wybiciu możemy zbić tu, a po E5 możemy zagrać B4. I plus białych jest taki, że jest pionek więcej, ale czarne za to mają silniejsze centrum, no i myślę, że i jedna, i druga strona powinna być zadowolona z tej pozycji. No, ale tak nie poszło, więc to tylko jest kwestia jak byśmy zagrali. Tutaj poszło h5. No i tutaj um, Jan nie pamięłasz, czy zagrał hetmanem na b6. No właśnie. Takie posunięcie nieco um, dziwne, normalne chyba. E, oczywiście tutaj podważa punkt e, na d4 e, i stara się tymi pionkami za chwilę pewnie rozbić centrum przeciwnika. Bardzo mi się podoba kolejne posunięcie znowu Francuzów. Ja to bardzo go chwalę, bo partia jest naprawdę niesamowita i już się zaczyna dziać powolutku. E, otóż, ten ruch G4 to jest jeden z takich ciekawych zagrań. Powiem tak, silnik ocenia to posunięcie jako e, negatywne, bym powiedział: minus e, no, 1,23 po prostu, mówmy wprost. Taka jest ocena silnika, tutaj na czeskomie, e, Ale e, bardzo ważne, psychologiczne, fajne zagranie. Szczególnie w szachach szybkich, gdyż ten skoczek z E7 nie może wejść sobie na F5. No zobaczcie, ograniczenie tego skoczka powoduje to, że co ma ten skoczek ze sobą zrobić? Czy on ma wrócić na C8, czy on ma wrócić na G8? No bo chcemy tego skoczka wyprowadzić, żeby gońca uruchomić. No to może sobie oczywiście stać. Niech sobie stoi, tylko niech tu teraz czarne zagrały jakieś konkretne dobre posunięcie. Co zrobić? No właśnie, co zrobić? Otóż, 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 otóż. Francuz zagrywa, o, przepraszam, nie Francuz, przecież tutaj Rosjanin gra kolorem czarnym. Skoczek zagrywa na G8. No dacie wiarę, że ten skoczek wyszedł na E7 i teraz wrócił na G8. Wytłumaczcie mi to. I dlaczego? No dlatego pewnie, żeby uruchomić gońca. Przejdźmy dalej. E, znowu białe zagrywają takie bardzo wątpliwe posunięcie skoczek na A3, ale mi się to szalenie podoba z tego względu, że on miesza miesza, e, wybija przeciwnika z rytmu według mnie w tej pozycji. E, oczywiście e, ja nie pamiętam czy jest szalenie silnym arcymistrzem, e, to nie ma co lekceważyć absolutnie, ale mieszanie jest fajne, bo e, nie są to oklepane schematy na pewno, e, więc to może się na pewno podobać. E, tutaj nastąpiło bicie, e, nastąpiło bicie i w tym momencie pionek wybił na e5, pionek wybił na e5, to taka prowokacja też, żeby wybić skoczka, co nie jest dobre dla czarnych, absolutnie nie jest dobre, bo wybijamy, wieża się pojawia na wolnej linii, goniec e3, roszada i tak dalej, rób król f1, roszada na raty, można wiele rzeczy fajnych zrobić. Goniec zagrał na c5. Ta pozycja, moi drodzy, jest... Dobra dla czarnych. Trzeba mieć tu pełną świadomość, że czarne stoją stabilnie. Pionami, figurami. Nie ma jakichś tutaj zepsutych struktur pionowych. Są trzy wyspy pionowe. Za to białe są poszarpane naprawdę na kawałki. Można tak sobie mniej więcej to wyobrazić. Lecz to nie zmienia faktu, że francuski arcymistrz zagrywa posunięcie znowu na aferę. I jest to skoczek B5. No właśnie, skoczek z bandy idzie sobie do środka. O co tutaj w ogóle chodzi? Przecież ten skoczek ani nie wejdzie na widełki, ani nie wejdzie na D6. Znaczy na D6 może, ale zostanie zbity przez gońca. Nic się raczej nie. Nie powinno dziać złego dla czarnych. No i e, o co tutaj chodzi? No przecież na d4 też nie wskoczy na fajne pole, no bo generalnie jak przerzucamy skoczka, to chcemy wejść na jakąś aktywną pozycję. Prowokacja do bicia na f2. Okazuje się, że bicie na f2 no, nie nastąpiło w partii, ale mogło być zagrane. Król f1, zobaczcie, po odejściu jest po prostu zdobycie pionka. Królowi oczywiście białemu nic absolutnie nie grozi. Ale jest zdobyty pionek przez czarne, a białe mają pozycję taką. No, nie widzę tutaj jakichś opcji ciekawych na grę. Nie wiem co widział Francuz, może intuicyjnie tak zagrał. To się może podobać, moi drodzy. Zauważmy, że w tej pozycji e, ja nie nie zbił pionka, czyli tutaj na F2, czyli można powiedzieć, że bał się komplikacji, może zaufał przeciwnikowi, że coś tam grozi. Właśnie e, Fajne na wysokim poziomie jest to, że przeciwnicy czasami sobie ufają, szczególnie w szachach szybkich i nie biorą od razu tutaj takich pionów, coś w tym stylu. Dobra, a to jest na dłuższy temat, moi drodzy, przejdźmy do rzeczy. W partii zostało zbite na e5. No dzieje się, z tego względu, że zobaczcie, tutaj grozi bicie skoczka, a tu poświęcamy, no tak też poszło, goniec wybił na b5, no i białe zrobiły roszadę, dlaczego by nie. Skoczek wyszedł w końcu z obozu na F6, Goniec wymienił i białe grają swoje, zobaczcie, G5 niesamowita akcja. Nadal przewaga po stronie czarnych i to dużo, bo minus 1,32 około, więc całkiem dużo. Skoczek zagrał na E4. Ale w pozycji ostrej taka ocena nie musi mieć generalnie znaczenia żadnego. Bo to jest ostra pozycja, to nie jest techniczna pozycja, gdzie wszystko się fajnie układa. Hetman G4. Konsekwentnie, zobaczcie, chcę dziubnąć na E6, chcę zbić, proszę bardzo, ale to nie będzie oczywiście takie proste, lecz jest groźba, oczywiście. Ta groźba jest już wybroniona i nastąpiło G6. Twardo, pionem do środka, tutaj chcemy skoczka może na F7 stawić. E, czasami grozi bicie e, po wybiciu Hetman G6 ze zdobyciem figur i tak dalej. Kwestia y, taktyki, czy ją widzimy, czy nie. Rozszada. E, tutaj widzimy, że czarne. Decydują się na to, że starają się sprowokować przeciwnika do zagrania skoczkiem na f 7 co nie byłoby najlepsze, z tego względu, że tutaj jest bicie na F2. No i nie chce mi się chyba, znaczy, nie to, że mi się nie chce, chyba nie muszę tłumaczyć, bo tutaj czarne stałyby po prostu świetnie. Jakość by straciły, ale by odbiły tu, tutaj odejście skoczka jest takie bardzo nieprzyjemne z szachem. Intuicyjnie to się może bardzo nie podobać białym. Tutaj naprawdę arcymistrzowie pokazują klasę. Po tym ruchu Francuz zagrał gońcem. W ogóle nie był zainteresowany skoczek na F7. Ja to rozumiem, dlaczego nie był zainteresowany. Tutaj przede wszystkim liczy, liczy, liczy się inicjatywa. Inicjatywa musi być grana jak najszybciej, jeżeli mamy coś mniej. No, pionów trochę mniej, u białych w zasadzie to jeden, ale pozycja się robi taka bardzo nieprzyjemna. Tutaj wisi drugi. Jak zagrały czarne? Czarne zbiły na G6 pionek. Jak zagrały białe? Białe? Nie, białe nie odbiły na G6, moi drodzy. Białe zagrały wieżą na C1. To mi się bardzo podoba. Teraz nie można zbić tutaj, bo można odbić, jest związanie. E, więc każda figura już spełnia bardzo ładną e, funkcję. Pionek zbił na H5. No i bez, bezpośredni atak na Hetmana. No właśnie, co tu zrobić dalej? Hetman zagrał na G6. Wieście lub nie, ocena silnika hmm, zmieniła się. Mamy 0,0,0. Dynamiczna równowaga, tu się dzieje dużo, mimo wszystko. Eee, trzy piony mniej? Trzy piony mniej u białych, moi drodzy. Czwarty wisi w powietrzu, piąty wisi w powietrzu. Oczywiście nie można zbijać za dużo pionów, bo to nic nie daje. Eee, jak już mamy trzy przewagi, le lepiej zatroszczyć się o króla, bo taki jest cel białych, żeby atakować czarnego króla. W tym momencie wieża zagrywa z H na F8. Okej, okay, goniec wraca sobie na H2, wieża na F6 atakuje hetmana. No i hetman oczywiście teraz wybija. Teraz można, bo wieże nie są scalone, nie ma wieży G8. Okej. Okay. Moi drodzy. W tym momencie wieża zbiła na F2 pionka no błąd diametralny, chociaż wydawałoby się, że to jest piękne posunięcie. Błąd dlatego, że zaraz zobaczycie odpowiedź białych, ale sprawdźmy, czy można by było zbić skoczkiem. Otóż skoczkiem można by było zbić, lecz białe nadal spokojnie zagrałyby królem na G2 i czarne mogłyby wrócić na E4. Pozycja znowu oceniana przez silnik jako równa. Yy, oczywiście tutaj można wybić, ale już pionów więcej, król odkryty, no i tam. No, dużo by jeszcze oczywiście analizować można. Zapewne dużo można by było analizować, moi drodzy, ale. Właśnie, wieża zbiła na F2. No i tutaj się robi problem dla czarnych. Co byśmy zagrali? No, oczywiście, myślę, że każdy z nas by tutaj wybił. Pra, 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 praktycznie, by każdy by wybił wieżę na F2. Skoczek wybił. No i moi drodzy, to jest kulminacyjny moment w partii. Jeden ruch i się czarne poddają. Dlaczego? Co tu w ogóle zagrać? Zatrzymajcie sobie materiał, proszę, poszukajcie odpowiedzi, dajcie znać, czy znaleźliście ten ruch. Fantastyczne zagranie. Taktyka szachowa naprawdę na najwyższym poziomie. Uwaga, uwaga, uwaga. Skoczek, moi drodzy, na D7. O co chodzi? Skoczek może odejść, dając szacha. Tutaj atakujemy przede wszystkim na C5, atakujemy hetman. No wszystko widzimy, że skoczek atakuje, ale wieża może zbić. Wieża może zbić, to się by za chwilę wydarzyło co w partii. Ale, np., skoczek H3 daje podwójnego szacha. Z reguły podwójne szachy są niezwykle niebezpieczne, jeżeli takowy dostajemy. Ale po król G2 nie ma szachów. Wszystko tutaj, moi drodzy, się broni, a jest atakowane. Skoczek na F4 nie wchodzi, goniec broni. Wszystko działa jak należy. Wieża, jakby zbiła na D7. Mamy Hetman F8. Nie widać co grać i po na przykład wieża D8, wieża zbija na C5. Oczywiście po wybiciu wiadomo co się dzieje, a po król D7 mamy mata na F7. Rewelacyjna, e, moi drodzy, partia ze strony Francuza. Widzimy, że nieco niedokładnie w debiucie, nawet spora przewaga czarnych. Nie ma to znaczenia w ostrej pozycji. Znaczy, znaczenie pewnie jakieś ma, ale partie przynajmniej są ciekawe i widowiskowe. Dzięki serdeczne za oglądanie. Trzymajcie się zdrowo i ciepło. Cześć!